Pracowanie po 16 godzin dziennie to jest głupota. Co za okropny człowiek, mógłby tak powiedzieć. Trochę brak mi słów, jak ktoś coś takiego mówi, ale... Jedno słowo, to bym go wyśmiała w twarz i powiedziała, żeby sam sobie pracował 16 godzin dziennie. Według mnie nie wynika to absolutnie z lenistwa, tylko z tego, że ludzie zaczęli w końcu cenić swój czas i że w końcu zaczęli rozumieć, że powinien być jakiś balans między życiem prywatnym a życiem zawodowym. A nasz czas pracy to jest nasz czas pracy. Wtedy powinniśmy się ze sobą kontaktować a na poziomie pracodawca-pracownik. Aczkolwiek, kiedy jesteśmy po pracy, ten czas powinien być dla nas. Nie powinien być niczym zakłócony. To, że ktoś jest czyimś pracownikiem, nie oznacza, że można do niego dzwonić o każdej porze dnia i nocy, ponieważ pracownikiem jest w pracy, a ma też swoje życie prywatne. No, ja bym chyba nie odebrał mojego pracodawcy. Może jakby SMS-a wysłał, to bym odczytał. Czas jest czymś najcenniejszym. Nikt nam go nie zwróci i uważam, że nadgodziny powinny być jeszcze lepiej dodatkowo płatne. Każdy z nas ma swoje życie, no i dlaczego powinniśmy pracować dla kogokolwiek za darmo? Powiedzmy miesiąc bezpłatnego stażu jest w porządku. Aczkolwiek nie powinien on trwać dłużej, ponieważ w pewnym momencie może zacząć się to zamieniać w wyzysk. Jednak jeżeli wykonujemy jakąś pracę, to powinniśmy za to dostać wynagrodzenie. Nieważne, czy to jest staż, czy nie. Czasami bezpłatne staże kończą się na tym, że segregujesz sobie karteczki albo wpisujesz coś na kalkulatorze i to jest tyle. Zdrowie psychiczne jest równie ważne jak zdrowie fizyczne. Bez tego ani rusz. Jesteśmy mocno obciążeni psychicznie tym, co się dzieje na świecie i w Polsce. Bierze się zwolnienie lekarskie, bo ma się na przykład zapalenie płuc i uznajemy to jako chorobę wszyscy i powiedzmy, mówimy okej, to bierz leki, posiedź w domu, wykuruj się. To tak samo powinniśmy traktować choroby psychiczne. I powinniśmy sprawić, że miejsce pracy będzie przyjaznym środowiskiem dla wszystkich, żeby było miejscem, gdzie lubimy przebywać. Być dla siebie sympatyczni, nie patrzeć na siebie z góry i zacząć traktować się równo. Chciałabym mieć taką relację z pracodawcą, żebym czuła się doceniana w jego oczach. Że jeśli wiem, że wykonam kawał dobrej roboty, to on mi powie właśnie: dobrze to zrobiłaś, super, dobrze, że tu jesteś.